Kocur. Witam Państwa. Czas na niedzielną rozmowę Echo 24. Na apel organizatorów wydarzenia, o którym chcemy dziś Państwu opowiedzieć, zgłosiło się blisko 2700 wolontariuszy aż z 52 krajów. To taka oficjalna statystyka na bieżący rok, a także bieżący miesiąc. A mówimy, proszę Państwa, o zbliżających się igrzyskach The World Games 2017. Oficjalnie lipiec będzie tym miesiącem, kiedy rzeczywiście oczy całego sportowego świata i nie tylko, miejmy nadzieję, będą zwrócone właśnie na nas, czyli na stolicę Dolnego Śląska. Moim i Państwa gościem dziś w naszym studio jest pan Lech Guzowski, kierownik wolontariatu na igrzyska The World Games 2017. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie kierowniku, chciałem zapytać, czy Państwa zaskoczył ten fakt, że rzeczywiście do udziału w tym projekcie zgłosiło się 2700 osób i też jak czytać tą liczbę i co się pod nią tak naprawdę kryje, oprócz sporej pracy włożonej do tej pory w samo przygotowanie tych igrzysk? Zaskoczył może nie, natomiast na pewno bardzo, bardzo nas buduje. Znaczy to rzeczywiście jest wynik świetny. My, porównując to do innych imprez, do wolontariatu miejskiego, na Euro 2012 zgłosiło się 1600 osób w Wrocławiu. 2500 osób, jeśli dobrze kojarzę, w Warszawie. Znaczy to jest większy wynik niż przy Euro 2012. A przecież można zaryzykować stwierdzenie, że prestiż niby Euro, a może marketing jest lepszy. Można by tak powiedzieć, natomiast to, co wydaje mi się jest kluczem, to ogromna praca włożona z naszej strony w promocję tego projektu, ale też to międzynarodowe oddziaływanie. Ta grupa wolontariuszy z 52, nawet chyba 53 w tej chwili krajów na świecie, bo zgłoszenia ciągle spływają, my je ciągle analizujemy, świadczy o popularności poszczególnych dyscyplin World Games w poszczególnych rejonach świata. To lacrosse w Kanadzie, bóle we Francji, unihockey w krajach skandynawskich, korfbol w krajach Beneluxu. To są sporty niemalże narodowe. Nam to może ciężko zrozumieć, ale pewnie równie ciężko Francuzowi zrozumieć, że u nas sportem narodowym są skoki narciarskie. W związku z tym ta popularność powoduje, że ludzie z całego świata się zgłaszają, ale też mnóstwo osób z Wrocławia, z całej Polski, które chcą być częścią tego wydarzenia. No i to nas ogromnie cieszy. My mamy grupę około 1700 osób, które chcemy wybrać i mamy dzisiaj takie poczucie, że mamy z czego wybierać faktycznie. To jest tak, że rzeczywiście z samą informacją w takim razie logistycznie udało się Państwu dotrzeć na prawie na każdy zakątek naszego globu. I nie ma przesady w tym, co teraz mówimy. Czy paradoksalnie to jest tak, że ta liczba państw, które faktycznie w postaci wolontariuszy, jak i samych sportowców weźmie udział, będzie sprawiała jakieś kłopoty komunikacyjne? Język angielski będzie obowiązywał? Po prostu to jest tak ułożone jak wszędzie? Zakładam, że językiem obowiązującym będzie dla nas wszystkich angielski i to jest jedno z podstawowych kryteriów, na które my zwracamy uwagę. W tej chwili jesteśmy na etapie rekrutacji, rozmawiamy ze wszystkimi zgłoszonymi i tę znajomość też sprawdzamy. Znaczy nawet z osobami z Polski przechodzimy w trakcie rozmów na angielski, żeby sprawdzić, jak sobie radzą, bo na miejscu ten język będzie obowiązywał i we współpracy ze sportowcami, i z sędziami, i dyrektorami zawodów, no i wreszcie między samymi wolontariuszami. Pan pełniąc funkcję kierownika, być może teraz już Państwo jesteście faktycznie na takim etapie, kiedy popatrzymy na to, żeby w ogóle zachęcić ludzi do tego, aby faktycznie przystąpić do szeroko rozumianej idei, jaką jest wolontariat. No mieliście chyba duży komfort, no bo liczba 2700 wolontariuszy, którzy się zgłosili, no to faktycznie to już jest jakiś pierwszy rekord World Games 2017, ale chciałem zapytać o co innego. Oficjalnie w takim razie, jaka liczba faktycznie fizycznie osób będzie tutaj we Wrocławiu, w ogóle na terenie Dolnego Śląska, bo rozumiemy, że to też musiało podlegać pewnym regulacjom i no i jakimś selekcją. Mówimy o liczbie wolontariuszy, tak, która będzie potrzebna. Oczywiście. Zakładamy na dziś, z naszych kalkulacji wynika, że to będzie około 1700 osób, przy czym jesteśmy trochę podzieleni, to znaczy my jako Wrocławski Komitet Organizacyjny rekrutujemy około 1100 osób, pozostałe 600 osób do takiej najbardziej bezpośredniej obsługi zawodów tego, co się określa przy międzynarodowych imprezach mianem Field of Play. W tym zakresie bardzo nas wspierają federacje, związki sportowe polskie, poszczególnych dyscyplin, które tę grupę około 600 osób zapełniają we własnym zakresie. Oczywiście we współpracy z nami. Łącznie to daje grupę około 1700 osób, których my poszukujemy. Korzystając z Pańskiej wizyty w naszym studiu, chciałem zapytać, jak tak naprawdę kuchnia tego wolontariatu przy The World Games będzie wyglądała, bo my już faktycznie teraz jesteśmy bombardowani liczbami i kwotami, które usłyszymy przede wszystkim właśnie w lipcu, jak i samymi, miejmy nadzieję, dobrymi wynikami polskich reprezentacji. Natomiast no właśnie, ci ludzie muszą też gdzieś spać, muszą korzystać z naszej infrastruktury, czyli ta gospodarka już jest teoretycznie napędzana. Tak, znaczy my i w przypadku sportowców i to, co mnie interesuje najbardziej, wolontariuszy, rzeczywiście zapewniamy
i noclegi, i wyżywienie, i komunikację dla wolontariuszy. My mamy zarezerwowany cały dom studencki, w którym oni będą przebywać. Mówimy o osobach spoza Wrocławia, spoza Polski, które tu przyjadą. Zapewniamy im wyżywienie. To oczywiście jest cała skomplikowana operacja logistyczna. Kiedy, gdzie, żeby dowieźć na obiekty, tak żeby każdy zdążył zjeść. Jednocześnie, żeby to nie ingerowało w jego pracę, więc to jest cała duża operacja sama w sobie. Wszyscy wolontariusze mieli, będą... Jeszcze tu wejdę panu w słowo, czy mieli trudność sami wolontariusze z innych państw tego, aby nauczyć się Dolnego Śląska, Polski i samego Wrocławia? Będziemy chcieli ich z tego możliwie w jak największym zakresie przeszkolić przed przyjazdem. To znaczy organizujemy szkolenia w formie online, no bo taka jako jedyna jest możliwa. Mamy osoby zgłoszone z Nowej Zelandii, z Kolumbii, z Sri Lanki. Nie przyjadą tu na szkolenie wcześniej siłą rzeczy. W związku z tym my w formie online chcemy tym wolontariuszom opowiedzieć o Wrocławiu, o igrzyskach, o podstawowych założeniach logistycznych, jakie tu mamy grupy, które przyjmujemy, gdzie one są zakwaterowane, jak wygląda transport, jak system akredytacji, ochrony. O tych wszystkich rzeczach chcemy opowiedzieć, ale też o samym Wrocławiu. Jakie są jego atrakcje, jak wygląda komunikacja, co tu można zobaczyć, żeby wolontariusze wiedzieli dla siebie, ale też dla ludzi, z którymi będą rozmawiać, których będą obsługiwać. Więc ten cały proces staramy się organizować od początku czerwca tak naprawdę szkolenia online. Natomiast my już dziś szkolimy grupy liderów, którzy się do nas zgłosili, których już wybraliśmy, grupa 100 osób, z którymi od 25 marca nieustannie pracujemy. Powiedzmy w takim razie o tym szkoleniu liderów wolontariatu, skoro już tak oficjalnie faktycznie ruszyliście państwo właśnie z tym etapem przygotowań. Na czym polegał też wybór liderów? No i w sumie takie może pytanie też na przyszłe lata dla takich potencjalnych wolontariuszy, już nawet abstrahując od igrzysk, które nas czekają. Jakie cechy też musi posiadać dobry lider? To są, my wybraliśmy liderów na podstawie zgłoszeń, które otrzymaliśmy. Zrobiliśmy taką preselekcję na podstawie tego, co liderzy w formularzu aplikacyjnym, który mieliśmy uruchomiony, przez który można było się zgłaszać, co poszczególni wolontariusze napisali o sobie, o swoim doświadczeniu, znajomości języków. Na tej podstawie myśmy wyselekcjonowali grupę około 200 osób, z której wybraliśmy tę setkę rzeczywiście w naszym przekonaniu najlepszych osób, najbardziej doświadczonych, komunikatywnych, zmotywowanych, znających języki, osób, które my też inwestujemy. To znaczy to pierwsze szkolenie, które mieliśmy 25 marca, to było szkolenie, które miało na celu pokazanie im całości igrzysk. Zresztą bardzo fajne, przyjechał do nas sam dyrektor generalny International World Games Association, pan Joachim Gozow, żeby też z wolontariuszami porozmawiać. Tam opowiedzieliśmy o wszystkich założeniach organizacyjnych. Teraz organizujemy dla liderów takie szkolenia menedżerskie, gdzie uczymy ich tych kompetencji miękkich, komunikacji, delegowania zadań, motywowania współpracowników. Także dla nich też fajna szkoła, a nam to, jeśli nie gwarantuje, to przynajmniej zwiększa w dużej mierze szanse na to, że ci ludzie wykonają swoją pracę, bardzo odpowiedzialną pracę kierowania resztą wolontariuszy. Cechy oczywiście, które z pewnością przydadzą się każdemu, kto weźmie udział i będzie wolontariuszem podczas organizacji tych igrzysk, ale chciałem jeszcze zapytać, czy ci liderzy rzeczywiście to muszą być ludzie, którzy będą mniej podatni na stres, samo zdenerwowanie, nawet organizatorów, sportowców i tak dalej. Można wymieniać też takich czynników, na które po prostu nie mamy wpływu na dzień dzisiejszy, prawda? Tak, znaczy to zawsze jest tak, ja o tym mówię, w sprawach możliwych idzie się do organizatora, w niemożliwych do wolontariuszy. I oni te sprawy niemożliwe zawsze potrafią w jakiś sposób, czasem dla nas zaskakujący, załatwić kreatywność tych ludzi, ich odporność na stres, ale też takie zaangażowanie i frajda, którą oni mają z tego wszystkiego. To jest coś, co powoduje, że rzeczywiście oni się sprawdzają. To dotyczy nie tylko liderów, ale wszystkich wolontariuszy. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Oni mają taką satysfakcję z tego, że są, że mogą pomóc, że są w stanie wpaść na każde możliwe rozwiązanie i pomóc nam w tych obszarach, które być może nie zawsze się uda zaplanować, bo siłą rzeczy przy każdej imprezie, nawet przy igrzyskach olimpijskich, nawet najlepiej zorganizowanej, zawsze są pewne rzeczy, w których pozostają jakieś wątpliwości. Tam właśnie nieocenieni są wolontariusze. Panie Lechu, już nawet nie pytając tak naprawdę o szczegóły, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, bo też do tego są powołane odpowiednie służby, ale właśnie, czy sami wolontariusze są też szkoleni pod tym kątem zachowania tego wielkiego tłumu, bo my faktycznie mówimy o ogromnej skali przedsięwzięcia, no ale przecież kibiców, których zobaczymy, to dopiero będą tysiące. I faktycznie, czy tutaj ten wolontariat też jakoś obejmuje właśnie samo takie zachowanie, prawda? Bo chcemy też się czuć bezpieczni, tak przede jest. Wszystkim. Tak, znaczy to są głównie zadania tak naprawdę ochrony. I to też ze względu na polskie prawodawstwo. My mamy określone liczby ochroniarzy, którzy muszą być służb informacyjnych też na wszystkich obiektach. W związku z tym to jest zapewnione.
zapewniane w ten sposób, ale oczywiście... A jesteście Państwo spokojni na dzień dzisiejszy? To znaczy patrzymy na piękną infrastrukturę. No i właśnie, czy ze strony naszych tutaj dolnośląskich, wrocławskich służb również idzie taki komunikat, że, no, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik? Tak, my też współpracujemy stale ze służbami, z całym jakby sztabem kryzysowym, w związku z tym tam omawiamy poszczególne zagadnienia i się przygotowujemy na tyle, na ile można się przygotować do sytuacji kryzysowej, ale to w zakresie i zapobiegania, i ewentualnego odpukać reagowania, to też są obszary, nad którymi cały czas pracujemy. W przypadku wolontariuszy to też jest ważny zakres. Oni co prawda funkcji ochroniarzy nie pełnią, ale też muszą sobie z tego zdawać sprawę przede wszystkim przy tych największych wydarzeniach, takich jak chociażby ceremonia otwarcia, prawda, na stadionie miejskim, gdzie to też będzie ważny aspekt informowania, kierowania całego tłumu kibiców w taki sposób, żeby unikać jakichś sytuacji kryzysowych. Powiedział Pan o tej decydującej dacie, o tym czasie, czyli o ceremonii otwarcia. Ale wcześniej powiedzieliśmy również o tym, że to właśnie z marcem już ruszyło to szkolenie liderów. A tak fizycznie, tak naprawdę oficjalnie, dwa wolontariusze kiedy pracę zaczynają? Który moment będzie dla Was taki najbardziej decydujący? Zakładamy, że 16 lipca. To jest dzień, kiedy do nas przyjeżdżają pierwsze ekipy. Gimnastyka sportowa bodajże przylatuje jako pierwsza. I w tym momencie, kiedy tu się pojawiają pierwsze ekipy, dyrektorzy sportowi, zawodnicy, sędziowie, delegaci, wtedy wolontariat zaczyna pracę. Siłą rzeczy część wolontariuszy zacznie już wcześniej. No my też na przykład musimy w akademiku jakby zorganizować całą przestrzeń do pracy. To nie jest tylko kwestia samych pokojów i zakwaterowania, ale tam będzie się mieścić na czas igrzysk Centrum Wolontariatu. Komputery, sprzęt, wszelkie tablice, informacje, tym podobne rzeczy, więc tam zaczniemy pracę nieco wcześniej. Nieco wcześniej chcemy wydać wszystkim akredytacje, identyfikatory, żeby mogli poruszać się sprawnie i komfortowo po obiektach, korzystać ze wszystkich przywilejów typu transport, więc zacznie się to nieco wcześniej. Natomiast ta taka data dla nas graniczna to jest faktycznie 16 lipca, bo wtedy mamy już sportowców na miejscu i wtedy już musimy działać pełną parą. I w praktyce również Pan się na tym złapał, że pomimo tego, że nieraz kiedy mówimy w kategoriach wolontariatu i zapraszamy, no to można odnieść wrażenie, że taki komunikat jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi, prawda? No bo rozmawia się często w kategoriach tam sprawdzenie siebie właśnie w pracy zespołowej, można by tych czynników wiele wymieniać, ale czy statystyki właśnie na podstawie igrzysk pokazują, że wolontariuszami chcieli zostać no na przykład, nie wiem, seniorzy, bo mamy takich również aktywnych, albo faktycznie ci ludzie z zagranicy, czy tam jakiś rys charakterologiczny jest widoczny spośród tysięcy tych osób? Tak, to na pewno. Znaczy, są to w większości młodzi ludzie, natomiast są to też osoby starsze. Najstarsza osoba zgłoszona, jeśli dobrze pamiętam, ma 73 lata. Myśmy też zresztą docierali do środowiska seniorskiego po to, żeby tym osobom, często chętnym do pomocy, mającym czas tak naprawdę, zaoferować taką możliwość wsparcia naszych igrzysk. I są osoby, które odpowiadają, zresztą no, czasem nas zaskakują te zgłoszenia wręcz i to jest coś, co nas trzyma na duchu wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni. Ostatnio jesteśmy coraz bardziej, bo tej pracy jest mnóstwo, zwłaszcza związanej z rekrutacją, ale też z zaplanowaniem pracy wolontariuszy. Gdy widzimy, jacy ludzie się do nas zgłaszają, jak zmotywowani, mamy ludzi, którzy pracowali na Igrzyskach Olimpijskich jako pracownicy, na przykład w Komisji Antydopingowej, tu chcą przyjechać jako wolontariusze. Osoby doświadczone, świetnie znające, mówiące, chcemy to przeżyć jeszcze raz, chcemy jeszcze raz być na i nauczyć też innych, bo to również ważne doświadczenie dla Wrocławia, nie dla samego miasta, prawda? Tak jest. Żeby ten wzorce kopiować. Przychodzą do nas pasjonaci dyscyplin, ludzie, którzy niektóre z naszych dyscyplin World Games wdrażali w Polsce lata temu, którzy są ekspertami w tej dziedzinie, jeżdżą na wykłady, funkcjonują w środowisku, mówią, chcę być wolontariuszem, zwyczajnym wolontariuszem, który będzie gdzieś przy zawodach pomoże, ale jednocześnie podzielić się tą wiedzą i być przy tym największym wydarzeniu w tej dyscyplinie w historii naszego kraju. To cieszy bardzo ta informacja, że rzeczywiście to będzie też po części grono specjalistów, którzy wiedzą, o co chodzi w szeroko rozumianym wolontariacie przy tak dużych imprezach. Chciałbym również zapytać o to, jak same zawody zostaną przeprowadzone, bo wiemy, że Państwo musicie być no, prawie wszędzie, od obsługi mediów po samych kibiców, ale czy rzeczywiście są takie miejsca, o których też się głośno nie mówi, jeżeli chodzi o ten program tego, co nas czeka na lipiec, a o czym już dziś byśmy mogli powiedzieć. Z wolontariuszami jest tak i z ich pracą, to powiedział bodajże Jonathan Edwards, wybitny trójskoczek kiedyś, że wolontariusze są obecni wszędzie i naprawdę tyle od nich zależy, bo to są pierwsze osoby, z którymi sportowcy się stykają i ostatnie, które widzą przed wylotem. I faktycznie, my zaczynamy w porcie lotniczym, gdzie jest grupa wolontariuszy witających sportowców, gości, delegatów, informujących, do którego wsiąść autobusu. Oni są dalej w tych autobusach, są
w miejscach zakwaterowania, pomagają w zakwaterowaniu, ale też w odebraniu akredytacji, no bo każdy uczestnik igrzysk musi otrzymać identyfikator, na którym są wszystkie informacje, na jakim obiekcie może pracować, w jakich strefach, w jakich dniach, z jakiego rodzaju transportu korzystać. Później mamy grupy wolontariuszy, którzy opiekują się drużynami sportowymi również poza obiektem, właśnie w tych wszystkich kwestiach logistycznych pomagają. Wolontariuszy na samych obiektach sportowych, którzy są jako, którzy pełnią funkcję informacyjną dla kibiców, ale też dla sportowców, obsługują same zawody, obsługują dziennikarzy, systemy pomiaru czasu i wyników, kontrole antydopingowe. W zasadzie nie sposób wskazać taki obszar, w którym tych wolontariuszy nie ma i oni są też nie tylko na obiekcie, ale właśnie poza, chociażby w centrum medialnym, które będziemy mieli, tam też duża grupa wolontariuszy, którzy muszą obsłużyć dziennikarzy z całego świata, udzielać informacji, pomóc w organizowaniu wywiadów, konferencji prasowych, w tych wszystkich rzeczach. Oni są po prostu niezbędni. I to jeszcze na koniec chciałem tak naprawdę zapytać, czy tym czynnikiem decydującym faktycznie było sam fakt i świadomość tego, że można wziąć udział w mistrzostwach i faktycznie też może po części reprezentować właśnie Wrocław na świecie. Tak, znaczy to na pewno jest bardzo istotne dla wolontariuszy, właśnie to, że jest okazja poznać ludzi z całego świata, ale też zaprezentować nasze miasto tym ludziom z całego świata. To są osoby, które czują odpowiedzialność za to miasto, za tę imprezę. My w tej chwili prowadzimy rozmowy rekrutacyjne, ponad 120 rozmów dziennie. Tak naprawdę my sami jako organizatorzy nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W tym nam pomagają liderzy wolontariatu, których już wybraliśmy. Są u nas codziennie w Centrum Wolontariatu, prowadzą te rozmowy i widzimy wielką motywację i wśród ludzi spoza Polski, spoza Wrocławia, ale też naszych lokalnych wolontariuszy, którzy faktycznie, to są często osoby, które po prostu wsiąkają w wolontariat. W wielu wolontariatach brały udział, począwszy od Euro 2012, Euro 2016 w piłce ręcznej, Europejskiej Stolicy Kultury. Stamtąd też jest spora grupa wolontariuszy, którzy po prostu chcą być tego częścią, chcą zaprezentować miasto, chcą zdobyć nowe kontakty i mieć tę wielką frajdę z bycia tam, gdzie nie da się być jako kibic, jako widz, na zapleczu zawodów, gdzie wszystko się rozgrywa i gdzie ma się realny wpływ na przebieg. Tyle, jeżeli chodzi o te kolejne etapy szkolenia, które jeszcze rzeczywiście przed Państwem i to wszystko się dzieje na gorąco. No to jeszcze dopytam, mimo tego ostatnie pytanie. Pod kątem samych igrzysk, proszę nam jeszcze powiedzieć, wolontariusze na dzień dzisiejszy co przygotowują, tak już marketingowo, związanego właśnie z samymi obiektami? Fizycznie, w tym miesiącu, co jest dla Państwa też priorytetem? Na dziś, jeśli chodzi o pracę wolontariuszy, dla nas najważniejsza jest rzeczywiście rekrutacja. Znaczy przeprowadzenie tych 2700 rozmów rekrutacyjnych do końca miesiąca. Na tym się skupiamy, bo chcemy każdemu dać szansę, każdego poznać, z każdym porozmawiać albo osobiście, jak się nie da, to przez Skype czy przez telefon, żeby wiedzieć faktycznie, jak wygląda dostępność tych osób, ich zainteresowanie, ich preferencje, bo nam bardzo zależy na tym, żeby każdy pracował w miarę możliwości w tym obszarze, który go interesuje, bo u wolontariuszy kluczowe jest motywacja, więc to jest ten proces, na którym się skupiamy. No, jednocześnie rzeczy, którymi się zajmujemy, to są te wszystkie kwestie logistyczne związane z zakwaterowaniem, akredytacjami, transportem, wyżywieniem. Przystosowanie obiektów samo jako takie zaczyna się gdzieś w lipcu tak naprawdę, ale już dziś my z naszymi liderami zaczynamy jeździć po obiektach po to, żeby oni je poznawali. Chcemy potem w czerwcu tak naprawdę jak największe grupy wolontariuszy zbierać na obiektach, być może nawet na jakichś zawodach po to, żeby je poznali, żeby byli przygotowani, żeby już od 20 lipca wszystko działało po prostu perfekcyjnie. Bardzo panu dziękuję za te szczegółowe informacje. Ilek Guzowski, kierownik wolontariatu na zbliżające się igrzyska The World Games 2017, był moim i Państwa gościem. To wszystko w tej rozmowie Echo24. Do zobaczenia.